Od 2011 roku ten biało-zielony bus i trzy bliźniacze pojazdy należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie codziennie wyjeżdżają na drogi Warmii i Mazur. Celem działań inspektorów jest lepszy stan techniczny pojazdów, który korzystnie wpływa na środowisko naturalne i bezpieczeństwo na drogach. Nowe samochody to prawdziwe laboratoria na kółkach. Na ich pokładzie znajdują się niezbędne przyrządy potrzebne do rutynowych kontroli na drogach. Inspektorzy mają do dyspozycji m.in. zestaw wag, dymomierz służący do pomiaru ilości wydzielanych spalin, opóźnieniomierz sprawdzający skuteczność hamowania i sonometr badający głośność pracy silnika. Nowe laboratoria zakupione z funduszy europejskich zastąpiły wyeksploatowany sprzęt. Znacznie usprawniły kontrolę pojazdów i poprawiły komfort pracy inspektorów.